Siema, siema, Tajtori! Ostatnio wyszedł nowy update i oczywiście nie mogło zabraknąć w nim różnych błędów, bugów i lagów, ale co ciekawe, nie było ich tyle co zawsze, no ale też na pewno jakieś się znalazły. Dzisiaj przygotowałem takich 5 i uwierzcie mi, że niektóre z nich są naprawdę grube. Dlatego koniecznie oglądajcie odcinek do końca, a ja tutaj na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że każde 500 łapek w górę pod tym odcinkiem to jest jeden bug więcej w kolejnym filmie. Więc to od was zależy, ile ich będzie, kto może lajkuje, zostawcie też koniecznie subika na moim kanale, żeby być na bieżąco. Myślę, że naprawdę warto subskrybować, bo tutaj odcineczki pojawiają się z Brawla i są one bardzo często, więc kto lubi Brawl Stars, to naprawdę myślę, że warto subnąć. Jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, to napiszcie, który z tych bugów podobał wam się najbardziej. W sensie, który z tych bugów był według was najbardziej gruby, nie? Taki najgorszy. Z chęcią postaram się każdemu przypiąć serducho, no a ja już nie będę przedłużał tego wstępu, no i startujemy. No więc dobra, patrzcie, bug numer 1 jest to takie migające tło, w ogóle nie tylko tło, tylko wszystko praktycznie w Brawlu. Chociaż teraz jak widzicie wszedł tutaj do wyboru trybów, myślałem, że już nie będzie laga, i tak dalej był ten lag. Wszedł do sklepu, zlagował się tylko w Big Boxie, którego w ogóle kliknął i otworzył. No i gdy już się go otworzyło, to było normalnie i tutaj troszkę się też ogarnęło. Aczkolwiek patrzcie na monety, one tam dalej tak latają u góry. Teraz wszedł sobie w swój profil, chyba to jest jego profil, i miga w ogóle na fioletowo. Sorry, jak ktoś ma wrażliwe oczy czy coś i go to denerwuje, ale no tak właśnie wygląda ten bug, jest to naprawdę grube. Co chwilę wszystko tak miga. Coś podobnego było już ostatnio i wcale to nie jest właśnie wina tej osoby, bo z tego co wiem, to jest właśnie wina w Brawlu. No i kurczę, no wygląda to trochę słabo, sami musicie przyznać, że nie da się totalnie grać. No nie wiem, wtedy to jedyne co wam polecam, to chyba właśnie zrestartować Brawla, a jak to nie pomaga, to w ogóle go odinstalować i jeszcze raz zainstalować, no bo z takim bugiem to jednak raczej grać się nie da. Nie dość, że strasznie kuje to w oczy, no to jeszcze mega przeszkadza. No dobra, patrzcie na rzecz numer 2. Tutaj tak jakby po prostu tło się nie wczytało i został taki granatowy ekran. Dynamite też tutaj nie ma oczów. Oczy chyba to się mówi, nie wiem, oczów. Ma kilka tam, jak widzicie, czarnych ikonek. Tak samo obramowania przy pucharkach, przy tej randze też są czarne. Więc no kilka rzeczy się nie wczytało, no ale główną rzeczą, która się nie wczytała, jest tło. No i naprawdę wygląda to dosyć dziwnie, chociaż no już przynajmniej nie jest czarne, więc wygląda to w miarę lepiej. Ale no nie zmienia to faktu, że i tak tego nie powinno być i nie jest to za przyjemne. To samo było oczywiście też w innych miejscach, na przykład tutaj macie w wyborze trybu. No tutaj tak samo, jest identyczne tło, z tym, że no tutaj chyba tylko to tło się nie wczytało, bo reszta wydaje mi się, że już jest normalnie. No oczywiście tak samo tło z tych trybów, nie? Bo Showdown powinien być zielony, Game Grab tam fioletowe, tło powinien mieć i tym podobne, a tego nie ma, aczkolwiek no aż też takiej tragedii chyba nie widać, no bo kurde, mogło być dużo gorzej, pamiętajcie. I też jestem w szoku, że jak się nie wczytały te właśnie tekstury, to że nie jest to czarne, tylko granatowe, bo jako że jest granatowe, to się nie wygląda tak źle. Ten Big Game tylko tak razi w oczy, że nie jest czerwony, bo już tak z przyzwyczajenia, nie? Zawsze jest czerwony, tak fajnie to wygląda, a teraz no mega dziwnie. No ale co zrobić, to czasem tak bywa i no trzeba to albo przeczekać, albo tak jak mówiłem, zrestartować Brawla. Dobra, bug numer 3, patrzcie uważnie co my tutaj mamy, jest Spike. Dobra, wchodzimy sobie, jest Daryl, odpalamy giereczkę. No ona się tutaj nam wczytuje i to jest taki bug, który przydarzył się praktycznie każdemu, sam też go miałem, zobaczcie. W prawym górnym rogu, na właśnie tej arence treningowej, mamy damage per second, czyli to nam pokazuje jaki damage zadajemy w sekundę. No i tam w ogóle nic się nie robiło, mimo że ziołek strzelał, odświeża, wchodzi jeszcze raz do gierki. I proszę państwa, znowu będzie to samo. On sobie teraz tym razem strzela Spike'em i dalej jest damage per second 0, w ogóle to się nie liczyło, nie wiadomo dlaczego, ale to każdy miał takiego buga, serio. Tyle co ja widziałem osób, co miały tego buga, to byłem w szoku. Sam aż spróbowałem sobie wejść i miałem to samo. Więc no jakby nie patrzeć, dosyć poważny błąd, mimo że to nie przeszkadza, mimo że to jest na arence treningowej, gdzie tylko się trenuje, ale jednak już dodają taki damage per second, no to nie powinno mieć to jakichś bugów czy coś, tym bardziej, że to tylko powinno liczyć, co nie? Nie wiem, coś tam musiało się zrąbać w algorytmie tego czy coś i niestety no nie pykło, no ale co zrobić, z tego co wiem, to już to jest chyba naprawione. Numer 4, wchodzimy sobie, proszę bardzo, i tutaj to, co już sobie znamy, czyli wczytywanie ciągłe, zobaczcie, pyk, 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 dochodzi do 100, wraca do 84, dochodzi do 100, wraca do 84, naprawdę mega dziwne, nic tam nie miał też włączonego czy coś, tylko nagrywarkę, więc no nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale już też widzę, że coraz więcej osób coś takiego miało, tylko to bardziej we wcześniejszym update'cie, a tutaj kolejny update i znów ten sam problem. Na szczęście ja na coś takiego jeszcze nie natrafiłem i mam nadzieję, że tego nie będę miał, bo trochę to może wkurzać, bo rzeczywiście, kurde, chcecie sobie pograć, a nagle tutaj widzicie ciągłe ładowanie, ciągłe ładowanie. No ale niestety, trzeba jakoś z tym żyć.
No i mamy tutaj jeszcze, proszę państwa, piąteczkę, numer 5 wchodzimy sobie i tym razem znajdujemy się na Brawl Ballu. Widzieliście te lagi? Tak jakby wszystko się zacina przez chwilę, tak dyn, 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 dyn. Ale to było dziwne, co powiedziałem, ale wiecie, o co chodzi, nie? O, chwilę się laguje i później znowu wraca. No totalny głupi bug, przez co naprawdę można mieć duże straty, bo to już jest normalna gierka, jak widzicie na Brawl Ballu. Jak macie takie lagi, no to kurde, strasznie to przeszkadza. Ciekawe, czy tylko tej osobie, czy wszystkim graczom na tej właśnie gierce w Brawl Ballu. Jak tylko tej osobie, to miała naprawdę strasznego pecha, no bo ciężko jednak wygrać z takimi lagami, co nie? Fakt, że ma się jeszcze teammateów swoich czy coś, ale no jednak nie zmienia to faktu, że kurde, oj, Bóg jest wielki. I nie życzę nikomu, żeby na coś takiego natrafił, no też to kuje strasznie w oczy, co nie? Nie dość, że przeszkadza w gierce, to się tak kuje w oczy, straszne lagi. No ja bym się trochę zdenerwował, gdybym miał coś takiego i to jeszcze jak byłby jakiś ważny mecz na Brawl Ballu, to już dopiero, nie? Albo jakbym odcinek nagrywał i nagle coś takiego mi się dzieje. Szczerze, słaba bardzo rzecz i no kurczę, ziomek, któremu się to przytrafiło, miał ewidentnie pecha. No nic, mordeczki, wam dziękuję bardzo za dotrwanie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam, że to od was zależy, ile wpadek będzie w kolejnym filmie, więc zostawcie lajka, cza. Możecie też zostawić subika na moich obydwu kanałach, Tori i Tori 2, naprawdę polecam, chciałbym się bardzo na nich rozwijać, więc kto może, to subskrybuje. Wbijajcie też do mojego Instagrama Tori i Ty, warto mnie tam zaobserwować, polecam każdemu obserwować Instagram Tori i Ty, bardzo fajny Instagram. Są tam różne moje foteczki, oprócz tego dodaję dużo różnych relacji z mojego życia. W wiadomości prywatnej możecie mi tam też podsyłać inne bugi, które użyję w kolejnym filmie, albo w ogóle pomysły na jakieś odcinki, więc koniecznie zajrzyjcie Instagram Tori i Ty, warto go zaobserwować. Na obydwu kanałach mam wspieranie, już wróciło mi tutaj wspieranie na głównym kanale, więc no już teraz mam nadzieję, że nie będzie jakichś dziwnych takich rzeczy, że mi je będą zaś zabierać. Dlatego możecie wspierać moje obydwa kanały, do wszystkiego macie linki podane w opisie. A ja będę się już z wami żegnał, widzimy się w następnych filmach, mordeczki. Dziękuję jeszcze raz każdemu z całego serduszka za wytrwanie do końca. Jak tutaj dotrwaliście, napiszcie w komentarzu truskawka. Będę widział wtedy, kto ogląda mnie do końca. Osoby, które oglądają mnie do końca, to serio mają u mnie szacunek, bo to nie jest łatwe. A jak oglądacie do końca, to serio mega, mega wam dziękuję. No dobra, na koniec filmu, tak jak obiecałem, czas na wyniki konkursu na 70 zł PSF karda. Zobaczymy, kto to zwycięży, więc już tutaj wkleiam link do tego filmu, gdzie trzeba było napisać biorę udział. Dajemy sobie tutaj, proszę bardzo, get YouTube comments. No, musimy chwilę poczekać, aż się wczytają wszystkie komentarze i zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem, kto zwycięży i będzie miał tylko PSF karda, za którego no naprawdę można sobie kupić wiele fajnych rzeczy. Dobra, komentarze wczytane, więc klikam start i zaraz wylosuję nam zwycięzcę. Uwaga, klikamy start, poszło. Uwaga, uwaga, kto to będzie i losuje się. Aleksander Mazik. Otwieramy sobie jego kanał i teraz pytanie, czy tutaj będą nasze kanały, które trzeba było subskrybować. No nie ma ich, dlatego no jednak ziomek nie może wziąć udziału, bo trzeba było subskrybować, więc lecimy dalej. Pick another winner. Szukamy kogoś innego. Widzicie, nie warto oszukiwać, bo nawet jak was wylosuje, to wtedy no nie macie jak wygrać. Kolejny ziomek, otwieramy go sobie. Uwaga, on tutaj w ogóle nie ma pokazanych kanałów, więc też nie może wygrać. Kurczę, troszkę będę to losował chyba. Lecimy sobie dalej. Uwaga, uwaga, w końcu się ktoś trafi. O, biorę udział, dobra. Zobaczmy ziomeczka. Milionowy, kanały. I tutaj już trochę kanałów jest, tylko muszę teraz nasze znaleźć. Okej, okay, Migao. Jest Tori i Tori 2 nawet, kurde. Dobra, chyba tutaj ziomeczek rzeczywiście nas subskrybuje. Ros, proszę bardzo, dobra. Hirosek, no wszyscy są, Bambik też tam. Więc bardzo fajnie, ziomeczek, jesteś zwycięzcą. Malinowy, to jest właśnie nick osoby, która wygrała. Zgłoś się do mnie, ziomek, na Instagrama lub na Facebooka. Do wszystkiego linki masz podane w opisie i tam będziesz musiał mi udowodnić, że to konto rzeczywiście należy do ciebie. Wy jak nie wygraliście, to mordeczki, nie przejmujcie się, za niedługo będą kolejne konkursy i także życzę każdemu powodzenia w kolejnych. I gratulacje dla ziomeczka, bo myślę, że na pewno się ucieszy. No, więc ja będę czekał tutaj kilka dni, aż się do mnie zgłosi. No i co, wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie do końca, widzimy się w następnych filmach, siemano wszystkim, cześć!